W tym wydaniu kronik kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń kryminalnych minionego miesiąca, powiemy między innymi o karze w Polsce za oklejenie samochodu jak niemiecki radiowóz, a także o starciu pseudokibiców w radłowie posterunkowym, który pijany i nagi bił nastolatków w procesie o pobicie Pawła M pseudonim Misiek byłego lidera kibolskiego gangu Wisła Sharks. W wypadku kolejnego żółtego Renault. Mężczyznach, którzy rozwieszali w Warszawie i Krakowie plakaty zachęcające do dołączenia do najemniczej grupy Wagnera. Poszukiwanym listem gończym za używanie nieprzyzwoitych słów: śmierci 28-letniego Norwega we Wrocławiu, oraz o Gruzinach, którzy, udając Ukraińców, pobili Polaków. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Przeczytacie o nich także na naszym nowym portalu podejrzani.pl i podyskutujecie na Discordzie kryminalne opowieści. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. Małżeństwo przez 10 lat zarabiało na prostytucji. Małżeństwo, 52-latka i 67-latek, usłyszeli zarzuty czerpania korzyści z cudzego nierządu. Przez 10 lat mieli wynajmować pokoje prostytutkom. Policjanci zatrzymali małżonków, 52-latkę i 67-latka z powiatu Puławskiego, którzy od 2013 roku mieli wynajmować pokoje prostytutkom na potrzeby świadczonych przez nie usług. W ten sposób regularnie czerpali korzyści z cudzego nierządu. Usłyszeli zarzuty. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. A 67-latek dodatkowo ma powstrzymywać się od prowadzenia działalności gospodarczej w postaci usług hotelarskich. Ojciec i córka znalezieni martwi w redzie. W jednym z mieszkań w Redzie, w województwie pomorskim, ujawniono ciała 32-letniego mężczyzny, jego sześcioletniej córki oraz ich psa. Wiele wskazuje na to, że to ojciec najpierw zadźgał nożem dziewczynkę i psa rasy Pitbull, a potem popełnił samobójstwo. Jak informuje fakt, przed zdarzeniem miał zadzwonić do swojej matki i przekazać jej, że czuje się źle pod kątem psychicznym. Gdy kobieta przyjechała na miejsce, odkryła tragedię. 32-latek jeszcze żył. Ale nie udało się go uratować. W mieszkaniu zabezpieczono kilka noży, przesłuchano też świadków. Zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny, dziecka i zwierzęcia. Śledczy chcą w ten sposób sprawdzić, czy sprawca zadając ciosy działał w amoku, czy w zaplanowany sposób. Nieoficjalnie wiadomo, że 32-latek miał w przeszłości służyć jako komandos w służbach specjalnych. Handlarz bronią zatrzymany na lotnisku pod Katowicami. Straż Graniczna na lotnisku w Pyżowicach pod Katowicami zatrzymała 45-letniego obywatela Ukrainy, poszukiwanego za handel bronią. Mężczyzna stawił się do punktu odprawy przed lotem do egipskiej hurgady. Wtedy wyszło na jaw, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Miał zostać ujęty na podstawie nakazu aresztowania wydanego przez stronę ukraińską. 45 latka podejrzewa się o posiadanie, przechowywanie i nielegalny handel bronią. Został przekazany przez Straż Graniczną funkcjonariuszom policji. Zaginęła z dwójką dzieci. Policjanci z cieszyna poszukują zaginionej 39-letniej Katarzyny Głogowskiej i jej dwójki dzieci. Ostatnio byli widziani 25 lipca w Wiśle, gdzie spędzali wakacje. Kobieta na stałe mieszka z dziećmi, 7-letnim Filipem oraz 11-letnią mają w Niemczech. Cała trójka 25 lipca opuściła tymczasowe lokum w Wiśle. I od tego momentu nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Z informacji, które posiadają funkcjonariusze, wynika, że zaginieni mogą podróżować koleją ze Śląska w kierunkach nadmorskich. Rysopis kobiety. Wzrost około 175 cm. Włosy długie koloru ciemny blond. Oczy niebieskie. Policja nie posiada informacji dotyczących ubioru osób w dniu zaginięcia. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące zaginionej i dzieci. Proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie pod numerem telefonu 47 85 73 200, 47 85 73 255 lub z najbliższą jednostką Policji, numer alarmowy 112. Doprowadził do kolizji, wysiadł i zginął pod ciężarówką. 42-letni obywatel Litwy zginął na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Najpierw miał doprowadzić do kolizji, a gdy wysiadł z samochodu, wpadł pod koła ciężarówki. Do zdarzenia doszło na 246 kilometrze autostrady A2. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że 42-latek doprowadził do kolizji wjeżdżając w tył innego pojazdu. Wysiadł potem z auta i szedł pasem awaryjnym w kierunku Poznania. W pewnym momencie wtargnął pod koła ciężarówki za kierownicą, której siedział 29-latek. Obywatel Litwy zginął na miejscu. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok. 29-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Grzywna w Polsce za oklejenie samochodu jak niemiecki radiowóz. Polak mieszkający w Szwecji okleił swój samochód jak niemiecki radiowóz. Szwedzki diagnosta nie miał zastrzeżeń, ale w Polsce grozi za to grzywna. Szary Volkswagen Passat. Zarejestrowany w Szwecji został oklejony jak niemiecki radiowóz. Podczas przeglądu technicznego szwedzki diagnosta nie uznał tego za niedozwolone. W związku z tym właściciel samochodu, znając przepisy konwencji genewskiej, która stanowi, że jeśli w innym kraju obowiązują inne przepisy niż w kraju rejestracji pojazdu, stosuje się prawo tego ostatniego, wybrał się do Polski, nie przewidując komplikacji. Funkcjonariusze polskiej policji byli innego zdania. Zatrzymali pasata do kontroli i postanowili skierować sprawę do sądu. Podstawę prawną tej decyzji polecili kierowcy znaleźć w internecie. Sąd pierwszej instancji ukarał właściciela Volkswagena grzywną w wysokości 200 zł i zasugerował, że na zapisy konwencji genewskiej będzie mógł powołać się w apelacji. Sąd drugiej instancji utrzymał jednak karę, a nawet zwiększył jej wymiar do 1000 złotych. Wyjaśnił przy tym, że jego zdaniem konwencja genewska nie znajduje w tym przypadku zastosowania, jako że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wpisano kolor szary, a nie policaj. Polak zamierza zwrócić się ze sprawą do Sądu Najwyższego, a jeśli to nie pomoże, udać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 31latek z siekierą postrzelony przez policjantów. W Kielczy w województwie opolskim agresywny 31latek groził innym osobom. Podczas obezwładniania go policjanci musieli użyć broni. Mężczyzna został postrzelony. W środę rano funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o 31-letnim agresywnym mężczyźnie, który biegał z siekierą w ręku od domu do domu i ganiał dzieci. Groził też innym osobom. 31-latek skierował potem swoją agresję na interweniujących policjantów. Użycie gazu zawiącego i strzały ostrzegawcze nie ustudziły zapału agresora. W związku z tym Został on postrzelony w nogę. Trafił do szpitala. Dziecko zakrztusiło się lizakiem. Pomogli policjant i kierowca. W czaplinku dwójpółletni chłopiec zakrztusił się lizakiem. Kobieta towarzysząca dziecku zaczęła wzywać pomocy. Pomogli policjant i kierowca. Krzyczącą kobietę najpierw zobaczył przejeżdżający obok kierowca. To on jako pierwszy zaczął uderzać chłopca w plecy. Gdy dołączył do niego policjant, dziecko było sine i nieprzytomne. Po kilku kolejnych uderzeniach między łopatki odzyskało oddech. Dwój półlatek trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Uciekał przed policją na motocyklu, pieszo i przepłynął rzekę. W Wieleniej górze policjanci chcieli zatrzymać do kontroli motocyklistę. Gdy ten uciekł, rozpoczął się pościg. Mężczyzna postanowił przepłynąć rzekę. Funkcjonariusze policji, pełniący patrol na motocyklach, Zauważyli w miejscowości Dziwiszów motocyklistę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Policjanci mieli też zastrzeżenia do tablic rejestracyjnych jego pojazdu. Gdy chcieli przeprowadzić kontrolę drogową, motocyklista zaczął uciekać. Uderzył motocyklem w ogrodzenie przy ulicy Legnickiej w Wieleniej Górze. Wtedy kontynuował ucieczkę pieszo, a dalej wskoczył do rzeki Bubr. Udało mu się przepłynąć i zgubić funkcjonariuszy. Poszukiwania trwają. Starcie pseudokibiców. Jedna osoba nie żyje, druga bez kończyny. W okolicach stadionu w Radłowie miało dojść do starcia uzbrojonych pseudokibiców Unii Tarnów i Zagłębia Sosnowiec. Jedna osoba zginęła, druga straciła kończynę. Jak donosi tarnowski portal ratowniczy 112tarnów.pl, w sobotę rano w rejonie stadionu w miejscowości Radłów starli się ze sobą pseudokibice Unii Tarnów i Zagłębia Sosnowiec. Na obiekcie odbywał się turniej piłkarski. Zwaśnione strony miały przy sobie m.in. kije bejsbolowe, petardy i ostre narzędzia. W zdarzeniu mogło wziąć udział nawet 100 osób. Jeden z uczestników, 40-letni mężczyzna, mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji, zmarł. Prawdopodobnie został trafiony racą. Innemu pokrzywdzonemu odcięto kończynę. Śledczy wciąż ustalają szczegóły zajścia. Pijany posterunkowy bił i groził nastolatkom. We wtorek, 1 sierpnia 2023 roku, 23-letni posterunkowy z myśli Boża, słuchacz szkoły policji w Słupsku, miał na ulicy bić nastolatków. Stosował też groźby. Był nagi i pijany. Do zdarzenia miało dojść nieopodal szkoły policji w Słupsku i szkoły podstawowej nr 7. 23-letni mężczyzna miał atakować i grozić nastolatkom oraz dzieciom. Jednego z chłopców uderzył w twarz, innych gonił rowerem. Był niemal nagi. Zachowywał się jak pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W końcu grupa osób złapała go i zaczęła bić. Na miejscu szybko pojawiły się radiowozy, pogotowie ratunkowe oraz słuchacze słupskiej szkoły policji. Okazało się, że agresywny 23-latek to również funkcjonariusz policji. Posterunkowy z myśli Boża, który w słupsku przebywał na szkoleniu. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się jednak do winy. Jedenastoletnia Wiktoria odnaleziona. Child Alert odwołano. W sobotę 5 sierpnia 2023 roku wieczorem, jedenastoletnia Wiktoria z Sosnowca wyszła z domu i zniknęła, a jej telefon nie odpowiadał. Policja uruchomiła Child Alert. Dziewczynka już się odnalazła. Około godziny dziewiętnastej, jedenastoletnia Wiktoria opuściła miejsce zamieszkania przy ulicy 11 listopada w Sosnowcu. Nie wróciła do domu, a telefon komórkowy, który miała przy sobie, nie odpowiadał. W związku z tym, nieco ponad dobę od zaginięcia, policja uruchomiła procedurę Child Alert. Funkcjonariusze poszukiwali jedenastolatki, przeczesując teren, przesłuchując świadków i analizując nagrania z monitoringu. Dziewczyna odnalazła się w poniedziałek 7 sierpnia wcześniej rano. Ze względu na jej dobro, służby nie informują, w jakim stanie zdrowia się znajdowała. Do sprawy zaginięcia 11-letniej Wiktorii Sosnowca, której poszukiwano w ramach procedury Child Alert, zatrzymano mężczyznę. Miał on być karany za przestępstwa seksualne. Nieoficjalnie wiadomo również, że dziewczynka odnalazła się w województwie zachodniopomorskim. Wiadomo, że dziewczynka po wyjściu z domu sama udała się na stację kolejową, gdzie czekał na nią podejrzany. Wstępnie ustalono, że mężczyzna nie skrzywdził 11-latki. Autobus ciągnął kobietę po ziemi. Na warszawskich bielanach drzwi autobusu przytrzasnęły starszą kobietę. Pojazd ciągnął ją kilkanaście sekund po ziemi. Poszkodowana w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło, kiedy starsza kobieta wysiadała z autobusu linii 116 w kierunku alei Reymonta. Drzwi pojazdu już się zamykały i przytrzasnęły pasażerkę. Kierowca ruszył, a gdy zorientował się w sytuacji, natychmiast zahamował. Zarówno on, jak i kobieta byli trzeźwi. Stan poszkodowanej jest ciężki. Doznała urazów wielonarządowych oraz obrażeń twarzy i miednicy. Figury Jezusa i Maryi z wypalonymi oczami. Sprawcami dzieci. W kapliczce w Żuklinie na Podkarpaciu ktoś wypalił oczy figurom Jezusa i Maryi. Sprawcami okazali się 12 i 13-latek. Chłopcom przedstawiono zarzuty obrazy uczuć religijnych. Przyznali się, ale nie wyjaśnili motywów swojego postępowania. Choć do zdarzenia doszło 10 lipca, podejrzanych zatrzymano blisko miesiąc później, 4 sierpnia. Za zniszczenie figur odpowiedzą teraz przed sądem rodzinnym. Ruszył proces o pobicie Miśka z Wisła Sharks. Robert B., powiązany ze środowiskami pseudokibicowskimi Krakowi, stanął przed sądem za pobicie Pawła M. pseudonim Misiek, byłego lidera gangu Wisła Sharks, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Robert B był przez pewien czas tymczasowo aresztowany, ale jest już na wolności i odpowiada z wolnej stopy. Nie przyznaje się do winy. Proces utajniono, bo dotyczy on między innymi znieważenia Pawła M. Do pobicia Miśka doszło 24 września 2022 roku w biały dzień na jednej z ulic w Krakowie. Paweł M odniósł obrażenia między innymi w postaci złamanego oczodołu. Jego pełnomocnik utrzymuje, że Misiek tylko się bronił. Nagrania ze zdarzenia trafiły potem do sieci. Przypomnijmy, że Paweł M., pseudonim Misiek, to były lider kibolskiego gangu Wisła Sharks, który po zatrzymaniu przebywał w areszcie i zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Gdy odzyskał wolność, widywano go w różnych miejscach publicznych w Krakowie, co w kręgach pseudokibicowskich nie przeszło bez echa. Potrącił dziecko. Dziesięciolatek nie żyje w Błoniach pod Warszawą, kierowca Peżota potrącił na pasach dziesięcioletniego chłopca. Dziecka nie udało się uratować. Do wypadku doszło we wtorek 8 sierpnia 2023 roku przy ulicy Bieniewickiej w Błoniach. Pierwszej pomocy udzielili świadkowie zdarzenia, a potem strażacy. Wkrótce reanimację dziesięciolatka przejął zespół pogotowia ratunkowego. Niestety dziecko zmarło. Kierowca Peżota był trzeźwy. Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę, że w okolicy nie pierwszy raz doszło do wypadku. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policjant zgubił broń podczas pościgu. Policjant z Gorzowa Wielkopolskiego zgubił broń podczas pościgu, gdy podejrzany wskoczył do rzeki Kłodawki. W poszukiwaniach broni wzięli udział strażacy. Funkcjonariusz prowadził pościg pieszy i wskoczył do rzeki za ściganym, gdy dogonił go i obezwładnił w wodzie. Broń musiała wypaść. Do poszukiwań zaangażowano strażaków. Po trzech godzinach broń odnaleziono. Wypadek kolejnego żółtego Reno. Są ofiary. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2023 roku w miejscowości Harmenze doszło do wypadku żółtego Reno Megan RS. Zginęło trzech młodych mężczyzn. Około godziny 3.30 w noc z piątku 11 na sobotę 12 sierpnia 2023 roku przy ulicy Borowskiego w miejscowości Harmerze w gminie Oświęcim, żółte Renault Megane RS wypadło z drogi i uderzyło w słup energetyczny. Okoliczni mieszkańcy wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację jednego z pasażerów samochodu. Ostatecznie żadnego z nich nie udało się uratować. Śmierć poniósł 21-letni kierowca oraz dwóch innych mężczyzn w wieku 17 i 23 lat. Ofiary nie miały przy sobie dokumentów, jednak udało się ustalić ich tożsamość. Byli mieszkańcami powiatu pszczyńskiego. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Jak przekazali śledczy, samochód należał do jednej z wypożyczalni. Mężczyźni, którzy zginęli w wypadku, byli trzeźwi. Rozbita grupa przestępcza sprzedająca usługi hostingowe. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w gangu sprzedającym usługi hostingowe do nielegalnej działalności. To efekt długiego śledztwa prowadzonego we współpracy m.in. z Europolem i amerykańskim FBI. Usługi świadczone przez podejrzanych nazywano Bulletproof Hosting. Miały one służyć osobom, które chciały prowadzić w sieci nielegalną działalność. Na przykład rozsyłając spam, przypuszczając ataki phishingowe, czy infekując komputery, bez obaw o ich usunięcie lub namierzenie. Gang zapewniał swoich klientów o nietykalności ze strony organów ścigania, instruował ich także w kwestii sposobów na ukrycie swojej tożsamości w internecie. Z pięciu zatrzymanych osób dwie tymczasowo aresztowano na trzy miesiące. Śledztwo ma charakter rozwojowy i jest prowadzone na skalę międzynarodową. Rozklejali w Polsce ulotki grupy Wagnera. Zostali zatrzymani. ABW zatrzymało dwóch Rosjan, którzy w Warszawie i Krakowie rozklejali ulotki najemniczej grupy Wagnera. Usłyszeli m.in. zarzuty szpiegostwa. Aleksiej T. i Andrii G. to obywatele Rosji, którzy w Warszawie i Krakowie kolportowali materiały propagandowe najemniczej grupy Wagnera. Były to głównie rozklejane przez nich ulotki nawołujące do dołączenia do grupy Wagnera hasłem. We are here, join us. Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas. I zapoznania się ze szczegółami rekrutacji poprzez zeskanowanie kodu QR. Działania Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania obu mężczyzn. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące udziału w grupie Wagnera oraz szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Zostali już tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Jak ustalili śledczy, podejrzani otrzymali w Moskwie 3000 materiałów promujących grupę Wagnera oraz listę miejsc publicznych w Warszawie i Krakowie, w których mieli je pozostawić. W dniach 10-11 sierpnia rozkleili blisko 300 ulotek. Za wykonanie zlecenia mogli otrzymać nawet 500 tysięcy rubli, około 20 tysięcy złotych. Już 12 sierpnia planowali opuścić Polskę. Sandomierz. Nie żyje mężczyzna. Kobieta w ciężkim stanie. W ciężkim stanie do szpitala trafiła kobieta postrzelona w Sandomierzu. Kilka godzin później martwego znaleziono jej byłego męża. W niedzielę 13 sierpnia 2023 roku, po godzinie 15, policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dało się usłyszeć huk. Dźwięk zidentyfikowano jako wystrzał z broni palnej po tym, jak w lokalu znaleziono ciężko ranną 48-latkę, kobieta trafiła do szpitala. Bliżej godziny 18:00 w innym bloku, przy tej samej ulicy, znów padł strzał. Tym razem policjanci znaleźli martwego 50-latka. Okazał się nim były mąż postrzelonej wcześniej kobiety. Był poszukiwany do sprawy ataku na nią. Udusił dziewczynę poznaną na przystanku. Został zatrzymany. 19-letni Mateusz H. Miał w swoim mieszkaniu w Radzionkowie, województwo śląskie, udusić osiemnastoletnią Wiktorię, poznaną wcześniej na przystanku autobusowym. Jak ustaliła prokuratura, osiemnastoletnia Wiktoria spotkała Mateusza H. na przystanku autobusowym w Katowicach w sobotę 12 sierpnia 2023 roku, około godziny 6.40 rano. Wracała wtedy do domu do Bytomia. Mateusz H. zamierzał natomiast pojechać do mieszkania, które wynajmował w Radzionkowie. Nieznane są okoliczności, które doprowadziły do tego, że Wiktoria zmieniła swoje plany i pojechała z Mateuszem H do Radzionkowa. Nie wiadomo też, czy w jego mieszkaniu spożywali alkohol lub przyjmowali środki odurzające. Ma to wykazać sekcja zwłok dziewczyny. Wiadomo natomiast, że doszło między nimi do zbliżenia. Potem, gdy osiemnastolatka zasnęła, Mateusz H miał ją udusić rękoma śledczym tłumaczył potem jakoby musiał ją udusić bo miał ku temu wewnętrzny powód ciało zawinął następnie w folię którą posiadał w mieszkaniu po zbrodni sam ukrył się na terenie ogródków działkowych w Radzionkowie około godziny 17:00 służby odebrały telefon od anonimowego mężczyzny który przyznał się do zabójstwa i groził samobójstwem był to prawdopodobnie Mateusz H niewiele później w jego mieszkaniu funkcjonariusze policji ujawnili zwłoki Wiktorii Dziewczyny szukała już wtedy rodzina. Super Express pisze, że mężczyzna miał wysyłać matce dziewczyny uspokajające wiadomości i zapewniać, że osiemnastolatka niebawem wróci do domu. Podejrzany wpadł w niedzielę 13 sierpnia 2023 roku rano na terenie ogródków działkowych w Radzionkowie. Usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Wiele wskazuje na to, że 18-letnia z Bytomia była przypadkową ofiarą. Uderzenie w gangi okradające klientów klubów nocnych Funkcjonariusze CBSP zatrzymali kolejne 20 osób, które podejrzewa się o udział w gangach okradających klientów klubów nocnych. W tej realizacji w ręce śledczych wpadły kelnerki, tancerki oraz kierowniczki lokali, które zawiadywały procederem okradania klientów, obserwując sytuację w lokalach poprzez kamery monitoringu. Jednocześnie kierowniczki pośredniczyły w kontaktach pracowników lokali z ich opiekunami. Gangi działały w klubach nocnych w wielu miejscach w Polsce, między innymi w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu. Podejrzani doprowadzali klientów klubów do stanu pozbawienia świadomości, by dokonywać przestępstw na ich szkodę. Mowa o dokonywaniu transakcji finansowych ich kartami płatniczymi za usługi rzekomo oferowane w lokalach, zaciąganiu pożyczek czy likwidacji rachunków oszczędnościowych, wykorzystując należące do nich urządzenia mobilne, takie jak smartfony. Dwudziestu zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywania rozbojów i oszustw. Łącznie w śledztwach dotyczących okradania klientów klubów nocnych występuje już 129 podejrzanych, z których 54 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe są kolejne zatrzymania. Rzucił się na policjantów z toporkiem. Musieli użyć broni. W południe w niedzielę 20 sierpnia 2023 roku przy ulicy Szelongowskiej w Poznaniu, bezdomny mężczyzna rzucił się na policjantów z toporkiem. Funkcjonariusze musieli użyć broni. Policjanci podejmowali wobec bezdomnego interwencję. Mężczyzna był agresywny, wyciągnął toporek i zaczął nim grozić funkcjonariuszom. Potem rzucił się do ucieczki, wchodząc do rzeki warty. Interweniujący policjanci. Zdecydowali się na użycie broni i oddanie strzałów ostrzegawczych. To ostudziło zapał bezdomnego. Udało się go obezwładnić i zatrzymać. Nikt nie został ranny. Poszukiwany listem gończym za używanie nieprzyzwoitych słów. Małopolska policja poszukiwała na podstawie listu gończego 22-letniego Macieja Rzet za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Mężczyzna miał trafić do aresztu. Maciej Rzet. Poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego przez sąd rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie do odbycia dwóch dni zastępczej kary aresztu za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Artykuł 141 kodeksu wykroczeń. Poszukiwany mógł uwolnić się od kary wpłacając grzywne, co zrobił po nagłośnieniu jego sprawy. Przejęli kokainę o wartości 180 milionów złotych. W porcie w Gdyni funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli 440 kg kokainy o czarnorynkowej wartości 180 milionów złotych. Realizacja była możliwa dzięki czynnościom podjętym przez Straż Graniczną, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Krajową Administracją Skarbową. Transport trafił do Polski z Ameryki Południowej. Nadano go w Boliwii, a statek wypłynął z Chile. Środki odurzające ukryto w deskach podłogowych. Z wysokiej jakości drewna tropikalnego. Skanowanie specjalistycznym sprzętem i użycie psów tropiących wskazało, że w ładunku mogą znajdować się narkotyki. Do sprawy zatrzymano i tymczasowo aresztowano 46-letniego Polaka. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śmierć 28-letniego Norwega we Wrocławiu. 28-letni Leo Kraft. Norwek grający w klubie futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław nie żyje. Wcześniej wezwano do niego policję i pogotowie ratunkowe. W piątek 25 sierpnia 2023 roku około godziny 22 we Wrocławiu na jedno z osiedli wezwano funkcjonariuszy policji do mężczyzny, który miał być pobudzony, zakłócać spokój i załatwiać potrzeby fizjologiczne w miejscu publicznym. Był to 28-letni Norwek Leo Kraft zawodnik lokalnego klubu futbolu amerykańskiego, Panthers Wrocław. Początkowo Kraft podczas interwencji wydawał się spokojny. Przyznał się do spożycia alkoholu i przyjmowania środków odurzających. Wskazał nawet miejsce, w którym miał marihuanę i amfetaminę. Gdy policjanci chcieli go zatrzymać, zaczął stawiać bierny i czynny opór. Jako że Norwek zachowywał się agresywnie, a do tego był dobrze zbudowany, funkcjonariusze wezwali posiłki. Stosowali wobec niego możliwie najmniej inwazyjne środki przymusu bezpośredniego. Siłę fizyczną oraz kajdanki. Gdy 28-latka udało się obezwładnić, wciąż był pobudzony. Miał też problemy z oddychaniem. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe. Kraftowi podano środki uspokajające. Niewiele później stracił przytomność, ale po resuscytacji przywrócono mu czynności życiowe, a potem przetransportowano go do szpitala. Po przeszło godzinie mężczyzna mimo to zmarł. Sprawą zajmuje się prokuratura i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Wstępne ustalenia nie wykazały nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia interwencji. Zaplanowano sekcję zwłok 28-latka. Ojcowie śmiertelnie potrącili dzieci. Dwa zdarzenia w weekend. W sobotę na pomorzu ojciec potrącił rocznego synka, a na Podlasiu inny ojciec, dziesięciomiesięczne niemowlę. Dzieci nie przeżyły. W sobotę 26 sierpnia 2023 roku rano, na jednej z posesji w miejscowości Żukowo na Pomorzu, ojciec potrącił synka w wieku roku i dwóch miesięcy. Najprawdopodobniej go nie zauważył i nie spodziewał się, że maluch może pojawić się na podwórku. Dziecko niestety zmarło. Trzydziestojednoletni ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. W sprawie nikogo nie zatrzymano i nie przedstawiono zarzutów, bo, jak informują śledczy, nie było ku temu podstaw. Trwają czynności wyjaśniające. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych do podobnego zdarzenia doszło na posesji w Boczkach na Podlasiu. Tam ojciec śmiertelnie potrącił dziesięciomiesięczne miesięczne niemowlę. 44-latek siedzący za kierownicą w momencie zajścia był trzeźwy. Został jednak zatrzymany razem z dziadkiem chłopca. W tym przypadku śledczy widzieli ku temu podstawy, choć nie podali szczegółów. Gruzini udający Ukraińców pobili Polaków. Gruzini udający Ukraińców pobili sześciu Polaków na bulwarach Wiślanych. Sprawę bada prokuratura. Służby mówią o możliwej prowokacji. W noc z 24 na 25 sierpnia 2023 roku na stołecznych bulwarach Wiślanych grupa agresywnych mężczyzn pobiła sześciu Polaków. Sprawcy próbowali zmusić ich do skandowania hasła Sława Ukrainie, a gdy ci odmówili, doszło do ataku. Napastnikami okazali się obywatele Gruzji. Służby rozpatrują zdarzenie jako możliwą prowokację, której cel to destabilizacja sytuacji wewnętrznej w naszym kraju. Po zdarzeniu wylegitymowano 13 osób, w tym Gruzinów, których wskazano jako agresorów. Sabotaż na kolei. Pierwsze zatrzymania. Na Pomorzu i w okolicach Szczecina osoby nieuprawnione nadawały na kolei sygnał radiostop. Maszyniści słyszeli rosyjski hymn. Sygnał RadioStop służy do zatrzymania w sytuacji awaryjnej ze względów bezpieczeństwa wszystkich pociągów pozostających w ruchu na danym obszarze. W ostatnich dniach na Pomorzu, w okolicach Szczecina oraz na Podlasiu, kilka razy sygnał RadioStop nadawały osoby nieuprawnione, powodując tym opóźnienia pociągów. Niektórzy maszyniści mieli potem słyszeć rosyjski hymn. Sprawie przygląda się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozpatrywana wersja to sabotaż. Służby zatrzymały w Białym Stoku w związku ze zdarzeniami dwóch mężczyzn w wieku 29 i 24 lat, którzy przebywali w jednym domu. Mieli tam sprzęt krótkofalarski. Jak ustalili reporterzy Rmfm, dom miał należeć do 29-latka, który okazał się funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białym Stoku. Tymczasem 24-latek w momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Śledczy nie podają więcej szczegółów, trwają czynności procesowe. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was sierpniowe kroniki kryminalne, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani, Kryminalne Opowieści Świat oraz kryminalne opowieści historia i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych sierpnia można także posłuchać w formie podcastu kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go.